Do XV wieku świat mieszkańców Europy ograniczał się do swojego kontynentu, najbliższej Afryki oraz Azji. Wiedziano też o istnieniu potężnych państw na wschodzie, czyli Indii oraz Chin, ale podróż lądem do nich była bardzo długa oraz niebezpieczna. Na jej pokonanie decydowali się jedynie najodważniejsi kupcy. To z Indii do Europy trafiały niezwykle cenione tkaniny z jedwabiu, pachnidła, owoce czy przyprawy takie jak goździki, cynamon i pieprz. Umiejętność żeglowania na morzu ograniczała się do pływania jedynie wzdłuż lądu, gdyż tylko nieliczni znali nawigację umożliwiającą pływanie po pełnym morzu. Dodatkowo takie eskapady niezwykle utrudniała konstrukcja ówczesnych statków. W XV wieku sytuacja europejskich kupców znacznie się pogorszyła, gdyż tereny Bliskiego Wschodu podbili Turcy, przejmując w ten sposób kontrolę nad szlakiem lądowym do Indii. Utrudniali oni wyprawy kupców europejskich, przyjmując rolę pośrednika w handlu i czerpiąc na tym bardzo duże zyski, tym samym przyczyniając się do sporego wzrostu cen towarów indyjskich w Europie. Stąd rozpoczął się pod koniec XV wieku proces poszukiwania nowej, morskiej drogi do Indii. Te działania były możliwe dzięki przełomowi w budowie statków, umożliwiającym budowanie jednostek, które były w stanie wytrzymać długie, pełnomorskie rejsy. Pojawił się nowy rodzaj statku, czyli karawela, która dysponowała ruchomymi żaglami, umożliwiającym kontynuację rejsu bez względu na kierunek wiatru. Upowszechniły się również przyrządy nawigacyjne, czyli kompas oraz astrolabium. Naturalna nowa droga do Indii wiodła wzdłuż wybrzeża Afryki. Tą trasą wyruszył portugalski żeglarz Bartolomeo Dias, który w 1488 roku dopłynął do południowego krańca Afryki, któremu później nadano nazwę Przylądka Dobrej Nadziei. Krzysztof Kolumb, Włoch w służbie króla hiszpańskiego, miał inną koncepcję. Sądził on, że Ziemia jest okrągła, dlatego wierzył, że wypływając z Europy na zachód, dopłynie do wschodnich wybrzeży Indii. W 1492 roku Kolumb wypłynął wraz z liczącą 3 statki eskadrą. W jej skład wchodziły Nina, Pinta oraz Santa Maria. I po 2 miesiącach żeglugi dotarł on do lądu. Kolumb twierdził, że dotarł do jednej z wysp na wschodnim wybrzeżu Indii. Dlatego nazwał napotkanych tubylców, czyli rodzimych mieszkańców odkrytego obszaru, Indianami. Wkrótce potem włoski kupiec i podróżnik Amerigo Vespucci udowodnił, że Kolumb dopłynął do nowego kontynentu. Dokonał on dokładnego opisu odkrytych terenów, które określił mianem Nowego Świata. Z biegiem czasu nowy kontynent zaczęto nazywać od imienia Vespucciego Ameryką. Wyprawa Kolumba otworzyła epokę wielkich odkryć geograficznych. W 1498 roku portugalski żeglarz Vasco da Gama, korzystając z doświadczeń Diaza, opłynął Afrykę, a następnie dotarł do Indii. Idea Kolumba dotarcia do wschodniego wybrzeża Indii, płynąc na zachód, jednak nie umarła. Możliwość taką udowodnił inny Portugalczyk, Ferdynand Magellan, który w trwającej od 1519 do 1522 roku wyprawie, płynąc na zachód, opłynął ziemię dookoła i udowodnił, że jest okrągła. Przed wyprawą Krzysztofa Kolumba w Ameryce funkcjonowały 3 wysoko rozwinięte cywilizacje, określane mianem prekolumbijskich – Inków, Majów i Azteków. Indianie zajmowali się głównie rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. Dysponowali rozwiniętą wiedzą matematyczną, która pozwalała im wznosić ogromne piramidy schodkowe, a populacja największych miast dochodziła do 200 tysięcy mieszkańców. Budowali kamienne drogi i wiszące mosty. Na podstawie znajomości astronomii stworzyli kalendarze, posługiwali się pismem obrazkowym, a wysoki poziom osiągnęło rzemiosło. Nie znali jednak koła ani technologii wytopu żelaza, a jako główny surowiec do wyrobu narzędzi wykorzystywano kamień. Wkrótce po odkryciu nowego kontynentu przez Kolumba Hiszpanie zorientowali się w bogactwie Indian. Potencjalne korzyści z podporządkowania sobie tych terytoriów były ogromne. Do Ameryki zaczęli docierać zubożali rycerze oraz poszukiwacze przygód, których głównym celem było zdobycie ziemi i złota. Nazywano ich konkwistadorami.
Przybywali oni na czele niewielkich ekspedycji do Nowego Świata i mimo przyjaznego nastawienia tubylców rozpoczęli krwawy i brutalny podbój. Wykorzystując przewagę technologiczną, żelazne zbroje czy broń palną oraz nieznajomość przez Indian koni, a w końcu lokalne wierzenia, bez problemu pobili znacznie ich przewyższających liczebnością Indian. Najsłynniejszymi konkwistadorami byli Hernán Cortés, który podbił Imperium Azteków, oraz Francisco Pizarro, który zdobył stolicę Inków. W wyniku niezwykle brutalnych działań oraz wysokiej śmiertelności spowodowanej chorobami, które przynieśli z sobą Europejczycy, takimi jak odra i ospa, liczebność populacji np. Azteków spadła o 97%. Podobnie wyglądała sytuacja wśród innych plemion. W wyścigu o zdobycze w Nowym Świecie prym wiedli Hiszpanie i Portugalczycy. Na podbitych ziemiach zaczęli zakładać kolonie, czyli terytoria zależne, z których państwo je zakładające czerpie korzyści najczęściej kosztem zamieszkującej je ludności. Hiszpanie opanowali większość Ameryki Południowej, całą Amerykę Środkową oraz znaczną część Ameryki Północnej. Portugalczycy opanowali wybrzeża dzisiejszej Brazylii. Na kontrolowanych terytoriach organizowano plantacje, czyli ogromnych rozmiarów gospodarstwa, na których uprawiano cenione w Europie rośliny, takie jak tytoń czy trzcinę cukrową. Właścicielami plantacji byli Europejczycy. Do pracy w nich zmuszano Indian. Ci, niedożywieni i dziesiątkowani przez choroby, masowo umierali. Dlatego zaczęto szukać innych źródeł taniej siły roboczej. Stąd zaczęto sprowadzać do Ameryki silnych i odpornych na choroby mieszkańców Afryki, którzy chwytani na swoim kontynencie siłą byli przywożeni do Ameryki, gdzie zamieniano ich w niewolników. Skala tego zjawiska w Ameryce była ogromna. Odkrycie Ameryki diametralnie zmieniło obraz ówczesnego świata. Nowe szlaki handlowe spowodowały, że te znajdujące się na Morzu Śródziemnym utraciły znaczenie. Ciężar europejskiego handlu, zarówno z Nowym Światem jak Indiami, przeniósł się do portów hiszpańskich i portugalskich położonych nad Atlantykiem. Do Europy trafiły nowe rośliny, takie jak ziemniaki, pomidory, kukurydza, kakao, tytoń, bawełna czy trzcina cukrowa. Poznano także nowe zwierzęta hodowlane, czyli indyki. Kolonie amerykańskie stały się źródłem wielkiego bogactwa dla Portugalii i Hiszpanii. To do tych państw przypłynęło zrabowane Indianom złoto. To ono stało się dla Hiszpanii środkiem, który stworzył z tego państwa największą europejską potęgę tego czasu. To z powodu właśnie tych bogactw w XVI wieku do wyścigu o kolonie przyłączyła się Anglia. Odkrycie Ameryki tak znacznie wpłynęło na świat, że historycy uznali ten moment za początek nowej epoki, czyli nowożytności. W średniowieczu punktem odniesienia dla artystów i twórców był Bóg i wiara. Pod koniec XIV wieku we Włoszech zaczął kształtować się nowy prąd ideowy, w którym twórcy jako punkt centralny upatrywali człowieka. Ten sposób postrzegania świata określano mianem humanizmu, a jego zwolenników humanistami. Ich hasłem było pochodzące ze starożytności motto „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Oznaczało to, że akceptują oni człowieka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Humanizm swoje korzenie ma w starożytności. Włoscy artyści chętnie czerpali z dorobku tej epoki. Na nowo studiowano dzieła antycznych filozofów, w architekturze i w rzeźbie wzorowano się na dziełach powstałych w starożytności. Nie oznaczało to oczywiście odejścia od chrześcijaństwa. Człowiek, stworzony na podobieństwo Boga, był istotą godną uwagi i zachwytu. Ze względu na powrót do wzorców kultury antycznej, nową epokę określono mianem renesansu, co oznacza odrodzenie. W nowej epoce szczególnie ceniono ludzi, którzy w swojej działalności nie ograniczali się do jednej dziedziny wiedzy czy sztuki. Do najwybitniejszych przedstawicieli epoki należał Włoch Leonardo da Vinci, który był malarzem, rzeźbiarzem i wynalazcą, zajmował się również poezją, filozofią i anatomią, a w każdej z tych dziedzin posiadał wybitne osiągnięcia. Szczególne miejsce wśród myślicieli odrodzenia zajmuje Erasm z Rotterdamu,
wybitny filozof i pisarz, który głosił, że człowiek jest z natury dobry, a wszelkie zło pochodzi z niewiedzy. W gronie wybitnych postaci renesansu znajduje się również polski naukowiec Mikołaj Kopernik, który udowodnił, że to Ziemia kręci się wokół Słońca. Współcześnie, gdy mówimy o kimś, że jest człowiekiem renesansu, to mamy na myśli osobę o wszechstronnej wiedzy i rozległych umiejętnościach. W epoce renesansu wynaleziono w Europie dróg. Około 1445 roku niemiecki rzemieślnik Jan Gutenberg opracował metodę druku za pomocą ruchomych czcionek. Do tego momentu kolejne egzemplarze danej książki powstawały poprzez jej ręczne przepisanie. Wynalazek druku znacznie przyspieszył proces powstawania książek, przyczyniając się do spadków ich cen, a w związku z tym znacznego upowszechnienia. Będące pod wpływem humanizmu elity społeczne zaczęły doceniać życie i jego wartość. Cieszyli się i otaczali pięknem, z tego powodu wznoszono wspaniałe kościoły, kamienice i pałace, których wnętrza ozdabiano pięknymi meblami, rzeźbami, tkaninami i obrazami. Przywiązywano dużą wagę do bogatych i okazałych ubiorów. W celu podkreślenia swojej pozycji społecznej, najbogatsi członkowie społeczeństwa brali pod swoją opiekę artystów, stając się ich mecenasami. Ci w zamian tworzyli dla nich dzieła sztuki. W epoce odrodzenia tworzyło wielu wybitnych artystów. Punktem głównym ich zainteresowania był człowiek i każda sfera jego życia. Postać ludzką na obrazach i w rzeźbach starano się przedstawić jak najwierniej i z jak największą ilością szczegółów. Dlatego wzorem twórców starożytnych bardzo dużą wagę, w odróżnieniu od średniowiecza, przykładano do proporcji. Kolebką renesansu, czyli miejscem, gdzie ten nurt najszybciej się rozwijał, były Włochy. Do największych twórców oprócz Leonarda da Vinci należeli Michał Anioł oraz Rafael Santi. Pierwszy z nich – poeta, rzeźbiarz, malarz i architekt. Zasłynął jako projektant kopuły na Bazylice Świętego Piotra w Watykanie oraz autor fresków, czyli malowideł wykonywanych na wilgotnym tynku na suficie Kaplicy Sykstyńskiej. Drugi był genialnym malarzem i architektem. Jednym z największych dzieł Rafaela był obraz Madonna Sykstyńska. Architektura renesansu wzorowała się również na antyku. Budynki charakteryzują się idealnymi proporcjami oraz prostotą i harmonią. Elementami typowymi dla tego stylu były arkady, czyli kolumny połączone łukami, attyki, czyli ozdobne przedłużenie frontowej ściany budynku znajdujące się na wysokości dachu oraz kopuły. Ściany i sufity budynków często ozdabiano freskami. Na przełomie XV i XVI wieku Kościół katolicki znajdował się w głębokim kryzysie. Wiernych raził w oczy styl życia duchownych, który stał w sprzeczności z głoszonymi przez nich naukami. Wielu kapłanów spędzało czas poza swoimi parafiami, bawiąc się i ucztując. Nagminne było obnoszenie się przez wyższe duchowieństwo z bogactwem, jakie gwarantowało im zajmowane stanowisko. Powszechne stało się obsadzanie przez biskupów stanowisk swoimi krewnymi lub znajomymi. Symbolem kryzysu Kościoła stała się sprzedaż odpustów. W ramach tej transakcji za określoną sumę darowano popełnione przez wiernego grzechy, w skrajnych przypadkach nawet te, które jeszcze nie zostały uczynione. Głosy nawołujące do reformy Kościoła stawały się coraz głośniejsze. W 1517 roku niemiecki teolog Marcin Luther otwarcie skrytykował dostojników kościelnych zezwalających na sprzedaż odpustów. Swoje poglądy na temat reformy Kościoła sformułował w 95 tezach, które następnie przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Rozpowszechnieniu postulatów Lutra sprzyjał wynalazek druku, dzięki któremu docierały one do stosunkowo szerokiego grona odbiorców i szybko zdobyły popularność. Wśród jego zwolenników znajdowało się również wielu wielmożów i książąt niemieckich.
W ten sposób narodził się ruch społeczny i religijny zwany reformacją. Luter głosił, że do zbawienia potrzebna jest łaska Boża i wiara, której podstawą jest Pismo Święte. Domagał się, aby nabożeństwa odbywały się w językach narodowych, zrozumiałych dla wiernych, a nie po łacinie, jak to miało miejsce do tej pory. Sam dokonał pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język niemiecki. Luter krytykował także kult świętych oraz Matki Boskiej, działalność zakonów, sprzedaż odpustów i celibat księży. Odrzucał wszystkie sakramenty oprócz chrztu i komunii świętej. Nie akceptował zwierzchności papieża nad kościołem oraz władzy biskupów. Luter zgromadził wokół siebie wielu zwolenników i założył nową wspólnotę religijną. Jej przedstawicieli zaczęto nazywać luteranami. Nowa religia od razu weszła w spór z katolicyzmem, co w konsekwencji doprowadziło do trwających wiele lat wojen religijnych w Niemczech, które zostały zakończone dopiero w 1555 roku podpisaniem pokoju w Augsburgu. Na jego mocy wprowadzono zasadę czyj kraj, tego religia, co oznaczało, że władca danego państwa będzie decydował, jaką religię mają wyznawać jego poddani. Poglądy Lutra szybko wyszły poza Niemcy i rozpowszechniły się w Europie. Ewoluowały one dalej i doprowadziły do powstania kolejnych wyznań. W Szwajcarii duże poparcie zyskały nauki głoszone przez Jana Kalwina. Był on zwolennikiem surowych zasad moralnych. Wymagał skromności, uczciwości i unikania takich rozrywek jak muzyka, taniec czy śpiew. Uważał, że losy człowieka są z góry określone przez Boga. W momencie narodzin wiadomo już było, czy będzie on zbawiony, czy potępiony. Zwolenników Kalwina nazywano kalwinistami. Idee reformacji dotarły również do Anglii. Bezpośrednim powodem pojawienia się tam nowego wyznania był spór króla Henryka VIII z papieżem. Jego powodem był brak zgody głowy kościoła na unieważnienie małżeństwa Henryka VIII. W efekcie konfliktu doszło do zerwania Anglii z kościołem katolickim. Król ogłosił powstanie kościoła narodowego, na czele którego stanął osobiście. Nowe wyznania chrześcijańskie określa się mianem protestanckich, a ich wiernych protestantami. Nazwa ta wiąże się z protestem luteranów przeciwko decyzji cesarza, który zakazał jakichkolwiek zmian w kościele katolickim. Konsekwencją powstania nowych wyznań był rozłam wśród chrześcijan. 1/3 wiernych odeszła z kościoła, a Europa zapłonęła ogniem wojen religijnych. W kościołach protestanckich do liturgii rozpoczęto używać języków narodowych, co przyczyniło się do rozwoju kultury, a zwłaszcza literatury, w poszczególnych krajach. Strukturalnie kościoły protestanckie dzieliły się na zbory, czyli odpowiednik parafii, na czele którego stali pastorzy. Wraz z rozwojem religii protestanckich w kościele katolickim narastało przekonanie o potrzebie reform. W związku z tym zwołano do miasta Trident Sobór, czyli zjazd najwyższych dostojników kościelnych, któremu przewodniczył papież. Trwał on od 1545 do 1563 roku. Podjęte na nim decyzje przyczyniły się do odnowy kościoła. Sobór potępił nauki Marcina Lutra i jego naśladowców, ogłaszając ich heretykami, czyli osobami, które odrzuciły prawdy wiary uznane przez Kościół. W trakcie soboru potwierdzono, że papież jest głową Kościoła i najwyższym autorytetem w sprawach wiary. Duchowieństwo miało skoncentrować się na głoszeniu wiernym Słowa Bożego. Biskupom zabroniono zarządzania kilkoma diecezjami równocześnie. Zobowiązano ich do przebywania na ich terenie, podobnie jak proboszczowie mieli znajdować się na terenie swoich parafii. Do kształcenia księży stworzono specjalne szkoły, które miały przygotowywać ich do wypełniania funkcji kapłanów, czyli seminaria duchowne. By ograniczyć rozpowszechnianie się poglądów protestanckich, opracowano indeks ksiąg zakazanych, czyli listę pozycji, której katolicy nie mogli czytać ani rozpowszechniać. Zwiększono także rolę inkwizycji, czyli specjalnych sądów kościelnych,
których zadaniem było sądzenie heretyków. Wszystkie działania zmierzające do naprawy Kościoła nazywano katolicką reformacją, czyli kontrreformacją, gdyż jej głównym zadaniem było przeciwstawienie się rozwojowi reformacji. Postanowienia Soboru Trydenckiego były wprowadzane przez instytucje kościelne, w tym przez jezuitów, zwanych też Towarzystwem Jezusowym. Zgromadzenie to zostało założone w 1534 roku przez hiszpańskiego szlachcica Ignacego Loyole. Życie jezuitów opierało się na surowej dyscyplinie oraz bezwzględnemu posłuszeństwu względem przełożonych i papieża. Nie zamykali się oni w klasztorach, lecz wychodzili do wiernych, wśród których prowadzili swoją działalność. Założyli bezpłatne szkoły średnie, zwane kolegiami, oraz wyższe uczelnie. Oba typy szkół słynęły z wysokiego poziomu nauczania. Zasady wiary rozpowszechniali nie tylko w kościołach, ale również za pomocą sztuki, np. teatru. Gruntownie wykształceni i zdyscyplinowani jezuici pełnili często ważne role na europejskich dworach. Narastająca niechęć pomiędzy protestantami a katolikami doprowadziła do wybuchu w 1618 roku wojny na terenie Rzeszy Niemieckiej. Trwała ona 30 lat i określono ją mianem wojny 30-letniej. Ogarnęła ona swoim ogniem prawie całą Europę. W jej wyniku zginęło 30% mieszkańców Rzeszy. Zakończona została podpisanym w 1648 roku pokojem westfalskim. Na jego mocy utrzymano rozbicie polityczne Rzeszy, ograniczono jednak obowiązujące od pokoju augsburskiego z 1555 roku prawo władcy do narzucania religii swoim poddanym. Reformy Soboru Trydenckiego zmieniły oblicze Kościoła katolickiego. Stopniowo zmieniano jego organizację. Wprowadzono urząd nuncjusza, czyli przedstawiciela papieża w danym kraju. Kościół dbał o rozwój nauki, m.in. historii, astronomii oraz archeologii. Dużą uwagę poświęcał również sztuce. Powstawały chwalące Boga teksty literackie i pieśni. Wiele świątyń zyskało bogaty wystrój, tak, by pokazywać wiernym potęgę Boga i wielkość Kościoła.